Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji Dziejów Miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na terenie byłej cukrowni w Sokołowie Podlaskim. Cukrownia została założona w XIX wieku i wówczas znajdowała się na terenie oddzielnej miejscowości o nazwie Elżbietów. Dzisiaj jest to dzielnica Sokołowa, położona w zachodniej części naszego miasta. Sama nazwa Elżbietów już nieco obecnie wyszła z użycia, raczej mieszkańcy Sokołowa nazywają tą część miasta po prostu przejściadką. Historia tego miejsca zaczyna się w pierwszej połowie XIX wieku. W roku 1843 Elżbieta z Lorenców Hirschman kupiła Sokołów od Seweryna Kobylińskiego. Sokołów wraz z majątkami do Sokołowa przynależącymi, takimi jak Ząbków, Przeździadka i Kupiętyn. Kupiła go to wszystko od tego Kobylińskiego za 1 730 000 złotych polskich. Co ciekawe, Seweryn Kobyliński w wyniku tej transakcji zarobił około 1 000 000 złotych, ponieważ sam kupił Sokołów 20 lat wcześniej za jakieś 700 000 złotych. No oczywiście przez 20 lat nieco spadła wartość pieniądza, inflacja, ale i tak na pewno zarobił na tym ogromne pieniądze. Elżbieta z Lorenców Hirschman kupiła te dobra po to w celu założenia tutaj cukrowni. I w roku 1845, 14 listopada, miało miejsce założenie spółki o nazwie Fabryka i Rafineria Cukru z Buraków. W skład spółki weszli August Hirschman, syn Elżbiety, Aleksander Rawicz, Leon Hischendorf, Stanisław Jakobi i Mikołaj Gutman. I w roku 1846, rok po zawiązaniu spółki, miało miejsce uruchomienie cukrowni, czyli budowa postępowała bardzo szybko, w przeciągu roku jakieś budynki wówczas, no nie te, które obecnie mamy, ale już jakby były jakieś budynki postawione i w roku 1846 została uruchomiona cukrownia. Oprócz samego zakładu powstała również koło cukrowni osada fabryczna o nazwie właśnie Elżbietów, no od imienia właścicielki. W tej osadzie powstała też szkoła dla dzieci pracowników cukrowni. Powstały budynki mieszkalne, w których mieszkali pracownicy i ich rodziny, więc no to była cała takie miasteczko, można by było teraz powiedzieć takie miasteczko korporacyjne, gdzie pracownicy mieszkali, a w zakładzie położonym obok pracowali, więc w zasadzie no nie musieli nawet opuszczać tego miejsca. W połowie XIX wieku cukrownia Elżbietów była drugą największą na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego. Większa była tylko cukrownia w Hermanowie. Produkcja cukru bardzo szybko rosła. Swój szczyt osiągnęła w roku 1890, kiedy osiągnęła poziom 1700 ton buraków o wartości 800 000 rubli srebrnych. Więc no to całkiem duża ilość była. Można tutaj powiedzieć kilka słów na temat pracy w cukrowni. Są dane z ostatniej dekady XIX wieku. I szanowni Państwo, wówczas zatrudnionych w cukrowni było w trakcie kampanii, poza kampanią nieco mniej, w trakcie kampanii około 500 robotników. Ich warunki pracy i zasady zatrudnienia określał taki dokument z roku 1892. Przepisy porządku wewnętrznego cukrowni Elżbietów. I tak, praca trwała od 5 rano do 19 po południu, więc no 14 godzin trwała ta praca. W trakcie tych 14 godzin przysługiwało robotnikom dwie przerwy. Jedna półgodzinna na śniadanie rano i przerwa godzinna na obiad, pewnie gdzieś w godzinach południowych. W trakcie kampanii zmiany były nieco inne i tam praca trwała 12 godzin bez żadnej przerwy. Od 8 do 8. Czyli no, nie było tutaj żadnych przerw przewidzianych w trakcie pracy.
robotnicy musieli bezwzględnie słuchać poleceń swoich przełożonych i w pracy panowała dość surowa dyscyplina. Można było zostać zwolnionym z pracy za niewykonywanie poleceń przełożonych, jak również za przykładowo za 3-dniową nieusprawiedliwioną nieobecność pracy. Co ciekawe, oprócz pracy robotnik tracił również mieszkanie fabryczne, które zajmował wraz ze swoją rodziną, więc no była to bardzo duża, no był to bardzo duży problem dla takiego człowieka, ponieważ no nie miał gdzie mieszkać wraz ze swoją rodziną. Tak więc robotnicy starali się jak mogli, żeby utrzymać to zatrudnienie. Ważnym wydarzeniem w dziejach cukrowni był pożar, który wybuchł 12 września 1903 roku. I wówczas to drewniane zabudowania, które jeszcze wtedy istniały, zostały zniszczone przez ogień. Odbudowa trwała dość szybko i już w roku 1904, we wrześniu, zakład wznowił produkcję. I z roku 1904 pochodzą właśnie te budynki, które obecnie możemy oglądać. W roku 1905 miała też miejsce budowa elektrowni przyfabrycznej i tam zakład został zelektryfikowany. W roku 1905 miały też miejsce w cukrowni wystąpienia robotnicze, strajki, które wpisywały się jakby w trwającą wówczas rewolucję 1905 roku, kiedy wiele zakładów na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego i całej Rosji strajkowało, domagając się lepszych warunków pracy, jak również różnych swobód politycznych. I w Sokołowskiej Cukrowni również wybuchł taki strajk. Co ciekawe, część postulatów, no postulaty były no takie jak wszędzie, czyli polepszenie warunków pracy, zmniejszenie godzin pracy i podniesienie płacy. I ten ostatni postulat częściowo udało się zrealizować. Z roku 1905 mamy takie informacje, że płaca w cukrowni wynosiła od 40 do 150 kopiejek. Oczywiście tą wartość wyższą, 150 kopiejek, zarabiała garstka wysoko wykwalifikowanych robotników i majstrów fabrycznych. Natomiast większość pracowników zarabiała raczej bliżej tej niższej wartości, czyli tych 40 kopiejek. Kolejnym istotnym wydarzeniem z dziejów zakładu był rok 1915 i wycofywanie się wojsk rosyjskich z Sokoła Podlaskiego, w trakcie którego doszło do grabieży na terenie cukrowni. Rosjanie, wycofując się przed Niemcami, stosowali taktykę spalonej ziemi i na terenie cukrowni Sokołów dokonali dużych zniszczeń, wywieźli większość urządzeń produkcyjnych, a sam zakład został częściowo spalony. Nie została ta cukrownia zniszczona, ale no, przez kilka lat została unieruchomiona. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 doszło do odbudowy cukrowni. Jednakże zakład popadł dość szybko w problemy finansowe. Chłonny rynek rosyjski, na którego potrzeby w dużej mierze opierała się produkcja cukrowni w XIX wieku, został odcięty i cukrownia miała duże problemy ze sprzedażem swoich produktów. W latach 20. nawet zakład zawiesił działalność. W roku 1931 doszło do zawiązania spółki akcyjnej. Cukrownia została przekształcona w spółkę akcyjną. I co ciekawe, jednym z członków zarządu tej spółki akcyjnej został Zbigniew Malewicz. Zbigniew Malewicz był również właścicielem położonego nieopodal majątku przez dziadka w latach 30. W roku 1939 oczywiście cukrownia zostaje zajęta przez wojska niemieckie. W trakcie II wojny światowej również zakład działa aż do roku 1944, kiedy to zostaje zniszczony tym razem przez wycofujące się z Sokołowa wojska niemieckie. I Niemcy dokonują dużych zniszczeń. Nie została ta cukrownia całkowicie zniszczona
tak jak na przykład nieopodal położony młyn przy ulicy Tardacznej, który notabene często jest mylony właśnie z cukrownią, ponieważ tutaj jest podobna architektura, ale przez kilka lat po wojnie usuwano te zniszczenia w cukrowni i dopiero w 1951 zostaje wznowiona produkcja. No, zakład zostaje też znacjonalizowany i funkcjonuje pod nazwą cukrownia imienia Franciszka Malinowskiego. O, a tu jest mural na tym budynku, na którym widnieje Ludwik Hirschman. W latach PRL zakład wznawia swoją produkcję od lat 50. W latach 70. w dekadzie gierkowskiej, kiedy w całym kraju następuje rozbudowa przemysłu i taka intensywna industrializacja, również w cukrowni ma miejsce modernizacja zakładu. Powstają nowe budynki, nowe hale produkcyjne, są instalowane nowe urządzenia produkcyjne, które mają zwiększyć wydolność zakładu, zwiększyć moce produkcyjne cukrowni. W latach 70. i 80. zakład funkcjonuje bardzo dobrze, produkcja jest na wysokim poziomie. No niestety problemy zaczynają się po roku 1989, kiedy w wyniku transformacji ustrojowej wiele zakładów w całym kraju zaczyna mieć problemy finansowe. Te problemy nie były obce również Sokołowskiej Cukrowni, która no coraz bardziej pogrążona w długach zaczyna walkę o przetrwanie. No niestety ta walka zakończyła się fiaskiem i w roku 2004 zakład całkowicie zakończył produkcję i od tego momentu no te budynki stały puste. Dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku władze naszego miasta zdecydowały o utworzeniu tu na terenie byłej cukrowni parku przemysłowego, czyli takiego miejsca, gdzie prywatni przedsiębiorcy mogą wynająć sobie jakieś pomieszczenia, jakąś przestrzeń na swoje własne biznesy i tam prowadzić po prostu swoje firmy. W wyniku przebudowy, która miała wówczas miejsce, zostały wyburzone wszystkie budynki zbudowane w okresie PRL-u, które no jakby nie pasowały do tego całego założenia architektonicznego XIX-wiecznego. No to jest jakby 1904 data powstania tych budynków, które obecnie widzimy. Ale no to jest taka architektura typowo XIX-wieczna, industrialna, z czerwonej cegły. I to jest bardzo ładna architektura. Proszę zauważyć, że tutaj są bardzo ładne detale w tych budynkach. Przecież to były budynki, które nie miały cieszyć oczu. To nie były jakieś kościoły czy pałace, tylko to były budynki funkcjonalne. Tutaj się odbywała produkcja. No w dzisiejszych czasach jak wyglądają budynki produkcyjne? Jakieś hale fabryczne, tak? To są po prostu jakieś blaszane w konstrukcji słupowej budynki, które no niezbyt wizualnie są atrakcyjne. Natomiast tutaj to jest naprawdę kawał dobrej, porządnej architektury. Bardzo dobrze się stało, że została ta pozostałość cukrowni zabezpieczona przed dalszą ruinacją. Te budynki przed dalszym niszczeniem. No oczywiście nie wszystkie, tak? No to są ogromne pieniądze, ogromne koszty i część tych budynków, na przykład tamten po lewej stronie, jest całkiem jeszcze no niewyremontowany, tak? Czy tutaj ten po środku kadru. No ale część jest zupełnie odnowiona. I tutaj na przykład widzimy taki budynek, gdzie jest nowy dach, są nowe okna, są nowe rynny. W środku też jest położona zupełnie nowa instalacja. Są, no, wnętrza są przystosowane po prostu pod jakiś biznes, tak, który tam mógłby sobie wynająć takie pomieszczenie. Więc no, to jest nasza perełka, ta cukrownia. To jest naprawdę
coś w stylu, jak ktoś z Państwa był w Łodzi, to tam proszę sobie zobaczyć manufakturę łódzką, czy nawet w Żyrardowie lofty. No to jest mniej więcej ten sam poziom. Oczywiście na Sokołów to nie Łódź, tak? Ale nasza cukrownia to naprawdę jest no, chluba naszego miasta i cieszmy się tym, że te budynki przetrwały, że nie są to ruiny, czy nie nadają się tylko do wyburzenia. Także to tyle z cukrowni, tak w telegraficznym skrócie pokazałem też Państwu te miejsce, jak to obecnie wygląda. Liczę na jakieś Państwa komentarze. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie na temat historii Sokoła Podlaskiego.